Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Przegląd Modów. W dzisiejszym odcinku mam wam do zaprezentowania modyfikację, która dodaje nam do gry bronie. Nowe bronie, bardziej oparte, można by powiedzieć, na stronie modyfikacji jest napisane, że są to różne bronie z okresu od XV do XIX wieku, czyli myślę, że raczej są takie starsze bronie. Myślę, że raczej można je określić mianem broni czarnoprochowej i modyfikacja nazywa się Old Guns Mod, czyli jakby stare bronie mod, no, jakby nic dziwnego. I muszę wam powiedzieć, macie oczywiście wszystko w opisie, jesteśmy na Forge'u na 1.19 i powiem wam, że ta modyfikacja jest niesamowicie stara, bo powstała w 2015 roku, a ma ona zaledwie, kurde, teraz już zapomniałem, ale chyba 160 tysięcy pobrań czy coś takiego, więc naprawdę mało i naprawdę jest niesamowite, dlaczego jest ich tak mało, ponieważ widziałem dużo gorsze modyfikacje, które zdobywałem miliony pobrań. A ta modyfikacja jest naprawdę bardzo mocno dopracowana i nawet jest całkiem rozbudowana, więc może zacznijmy od podstaw. Więc na początek, nie wiem w sumie, czy dostajemy tę książkę, czy możemy ją jakoś skraftować. Okej, możemy w taki sposób skraftować jakby książka, ale nie zrobiona wyjątkowo. I proch strzelniczy, oczywiście. I jak otworzymy tę książkę, to mamy tutaj opisane różne rzeczy na temat broni i artylerii, ponieważ mamy również tutaj większe bronie, takie jak na przykład działa. I mamy również zakładkę oczywiście z tymi broniami i mamy tutaj naprawdę dużo różnych ciekawych rodzajów broni, ciekawych rodzajów amunicji i muszę wam powiedzieć, że to wszystko jest naprawdę ładnie dopracowane. Na przykład weźmy sobie na przykład podstawowy zestaw broni. Mamy tutaj coś takiego jak Derringer, nie wiem co to jest, ale tutaj jest pistolet i to jest jakieś, trochę jest mniejsze od pistoletu, więc nie mam pojęcia co to może być. Tutaj mamy jakiś pistolet blunderbussowy, czyli chyba taki, co by nie strzelał kilkoma, no tak jakby strzelba powiedzmy, czy coś takiego. Arkebus, mamy jakiś kaliber, to nie wiem co to jest, jakiś musketun i muszki. Czy jakiś mniejszy muszkiet i muszkiet? Możliwe? Jakiś długi muszkiet i blunderbuss, czyli to chyba jest najcięższa z tych broni, czyli jakby taka strzelba, powiedzmy w sumie szczerze mówiąc, to jeżeli mamy taką modyfikację, to zmieńmy na język piratów, język w Minecrafcie. Tak, język w Minecrafcie jest taki jak język piratów. Istnieje taki język w Minecrafcie. Możecie zobaczyć, że jest dosyć duża różnica w tym, jak to wszystko wygląda, chociażby w menu. I wszystko będzie się teraz nazywało pirackimi nazwami. The Hearthrock jest Bedrock nazwany. To są całkiem śmieszne nazwy, polecam wam na tym sobie zagrać, ponieważ to jest naprawdę ciekawie się gra i uczy się tych nowych nazw na takim śmiesznym języku jak piracki. Tam jest jeszcze kilka innych, na przykład jest język do góry nogami, prawdopodobnie australijski, angielski czy coś takiego, ale no cóż, no myślę, że w dzisiejszym odcinku akurat ten język będzie odpowiedni do tego, co będziemy przeglądali. No i ta broń ogólnie ładuje się chyba jakoś tak. Ale wydaje mi się, że zobacz, są normalnie pociski i co ciekawe, one mogą się odbijać. One mogą się odbijać od ziemi, jeżeli pod... Ojej, ale tutaj jest zadymiło. Jeżeli pod odpowiednim kątem... O, właśnie wystrzeliło pocisk w powietrze. Jeżeli pod odpowiednim kątem będę strzelał... Czekajcie, jakby to tutaj teraz zrobić? Weźmy ciebie, owco. No, ja nie wiem sobie nawet, co ja tutaj chcę zrobić, szczerze mówiąc. Zrobić jakoś tak, żeby owca była w tym miejscu, żebym był ją jednocześnie w stanie strzelić i żeby ona nie zdecydowała, żeby... gdzieś nie pójść, kurde, dobra, chyba wiem jak będę musiał to zrobić, chyba będę musiał pójść po prostu w powietrze i zbudować sobie taką malutką platformę. Dobra, zrobiłem takie coś owcy, mam nadzieję, że tym razem nie spadnie i mam nadzieję, że będę w stanie jakoś odbić ten pocisk tak, żeby w nią poleciał. Widzieliście już troszeczkę, o, widzieliście? Strzeliłem tam i odbił się pocisk w owce, więc możecie zobaczyć, że, no bo po prostu te pociski lecą tak szybko, że ja nie wiem, czy wy to zobaczycie, ale jestem w stanie normalnie strzelić w owce. A jeżeli się dokładnie przyjrzycie, to możecie zobaczyć, że ten pocisk rzeczywiście się normalnie odbija od ziemi i normalnie leci w powietrze. I też się za każdym razem tak dziwiłem, kurde, strzelałem i mówię, co jest, gdzie jest ten pocisk? Ciągle mi znika, on się po prostu odbijał. No i oczywiście na przykład tutaj mamy jakiś ten podstawowy pistolet, no to on strzela jakoś tak po prostu pojedynczo, ale kiedy weźmiemy sobie na przykład Matchlock Blunderbussa, weźmy sobie Matchlock Blunderbuss, o, żeby właśnie zaczął padać deszcz. Czekajcie, bo potrzebuję jakiegoś biomu. O, chyba nawet burza się zrobiła. To niedobrze, ale może zaprezentuję wam coś, co... Okej?
Chyba skraszowałem giereczkę, a nie, myślę, że skraszowałem giereczkę, ponieważ ta modyfikacja jest na tyle dopracowana, że nie, bo to jest matchlock, to jest jakby podstawowy, pierwszy tier broni i to są bronie odpalane, tak jak muszkiet, wiecie, że w sensie trzeba zapałkę odpalić, czy tam czymkolwiek się odpalało tego typu bronie w, wiecie, średniowieczu czy coś takiego i podpalić od tyłu lufę, żeby wystrzelił proch naprzód. Tylko, że teraz jak weźmiemy sobie na przykład ten pistolecik, o, to, kiedy strzelimy tu, to jesteśmy w stanie normalnie strzelać. Ale kiedy strzelimy w deszczu, to nie jesteśmy w stanie niczego wystrzelić, ponieważ nie jesteśmy w stanie tego odpalić. Tak, tak dopracowana jest ta modyfikacja. To jest naprawdę świetne, ale dobra, to chodźmy z miejsca, żeby deszczu nie było. O, zombiak. Myk. O. Prawda, mi się go zabić. Wiecie co, próbowałem pobrać Toro Health Damage Indicators, żeby zobaczyć ile obrażeń będę w stanie zadawać. Niestety crashuje mi na wersji 1.19, więc szkoda, niestety nie byłem w stanie tego zainstalować, więc będę musiał i tak na oko tylko patrzeć ile zadajemy obrażeń, ale krowy powinien zabić raczej zdecydowanie, no. Jeżeli teraz wstrzelimy to w jakiś bloczek, na przykład tutaj, to możecie zobaczyć, że wystrzeliwuje to kilka z 10 normalnie pocisków wystrzeliwuje na raz, coś takiego około 10. Więc to jest dużo potężniejsza broń, a spójrzmy sobie resztę broni, na przykład długi muszkiet, wyświetlałem musketun, kaliber i może zwykły pistolet, zobaczymy co one robią. Długi muszkiet. Ile ty strzelasz? Strzelasz jakimś dużym po prostu, czy zadajesz może jakąś dużą ilość obrażeń? Zobaczmy ile mu zadaliśmy. 1, 2, 3. Czyli 3 obrażenia teraz mu to dałem, czyli chyba mu zadałem 7, bo koń normalnie ma chyba 10 życia, nie? Z tego co mi się wydaje. Wiem, że na pewno krowa ma 10 życia, więc możemy strzelić w krowę i zobaczymy ile jej zadamy. Nie, krowa zginęła na hita. Tylko nie może mieć więcej życia. Nie wiem ile wtedy ma koń życia. Okej, czyli to zadaje co najmniej 10 obrażeń, więc to jest dosyć dużo. Tylko, że problem jest tutaj z tymi brońmi, że jest taki realizm aż odwzorowany, że gdybym nie był na trybie kreatywnym, to musiałbym każdy pocisk ładować ręcznie w craftingu. I tutaj są też różne rodzaje pocisków, weźmy sobie do pocisków tych normalnych. Tutaj mamy na przykład średni kamienny pocisk do muszkietu, albo mamy na przykład mały żelazny pocisk do muszkietu. I musimy za każdym razem również uzupełniać prochem strzelniczym oczywiście. Tutaj mamy różne rodzaje tego prochu. Czekajcie, tutaj mamy wysokiej jakości czarny proch, tu mamy średniej jakości czarny proch, a gdzie jest niskiej jakości czarny proch? Bo jest jeszcze niskiej jakości czarny proch, ale nie widzę go tutaj nigdzie. No nic to. W każdym razie no jestem na trybie kreatywnym, więc jest tutaj dużo łatwiejsze akurat. No ale to jednak pamiętajcie, że na trybie survival, bo to jest właśnie wyjątkowo akurat skupiona modyfikacja na trybie survival. Wszystkie chyba te bronie są na survival do zdobycia i są nawet nie takie jakieś trudne do skraftowania, ale są dosyć realistyczne i to mi się bardzo podoba. Tutaj na przykład taki długi muszkiet robimy z muszkietu i z czego? Wait, co? Jak my to? A, Gunsmith Zwęż. Mamy tutaj taki nowy crafting, zapomniałem o tym. Musimy to skraftować z dużej kamiennej lufy, tak? Z mechanizmu, no właśnie takiego matchlock, to jest właśnie ten zamek, nie wiem jak tu nazwać ten zamek, ale zamek na odpalanie ogniem i dużą drewnianą kolbę, więc tak sobie to robimy. To pewnie tam trudno się też nie robi, no właśnie, tutaj jakieś drewno proste, tutaj mamy jakieś, no tutaj mamy różne te przedmioty, ale wydaje mi się, że one będą raczej dosyć proste. No to ciekawe, co ty gadasz, możemy normalnie. Wow, po raz pierwszy jeden z... Czemu to się nazywa pod? Aha, to się nazywa pod, bo mam pirate speak, oczywiście język zmieniony. A to ciekawe, bo nigdy nie widziałem, żeby jakaś modyfikacja wykorzystywała kocioł do czegoś. Pierwszy raz w życiu widzę, żeby jakaś modyfikacja wykorzystywała kocioł do czegoś. No chyba, że nie, chyba, że się mylę, to mnie poprawcie, może na przeglądzie modów już była jakaś taka modyfikacja, ale właśnie nie przypominam sobie, więc naprawdę ciekawe. Są tam również możliwości na to, żeby ulepszyć te bronie, chociaż nie jestem pewien jak niestety, to wam nie powiem, ale są możliwości, żeby ulepszyć te bronie tak, żeby nie trzeba było ładować ich za każdym razem, tylko żeby ładowały się automatycznie. Tylko no właśnie nie wiem jak to zrobić, więc w sumie wam tego nie powiem. Co to jest? Jakieś
2 armora mi dodaje i plus 100% Mounted Firearm Accuracy. To ciekawe, nie wiem co to daje. A tutaj mamy plus 10%, że Bullet Armor Pierce. Okej, okay, ciekawe. A właśnie, bo te bronie, to możecie zobaczyć, że jest taki wskaźnik CND i to jest skrót od Condition, czyli jakby stan broni. I te broni z czasem będą się psuły i chyba będą traciły jakiś tam rodzaj durability, chociaż nie jestem pewien, chociaż możemy na przykład przejść na tryb survival, ale kurde będę potrzebował w takim razie, dobra, weźmy sobie na przykład, no to taki pistolet sobie weźmy, o. I z niego spróbujmy. No to co ja będę potrzebował? Będę potrzebował albo proszczelnicy i jakąś kulkę, albo kulkę z papierowym kartridżem, jak to nazwać? W sensie, jak to się nazywa, ta tył broni. Broni, pocisku, jak to się nazywa? Tam gdzie jest. No nie da mi to spokoju, poczekajcie. Ta część pocisku się chyba nazywa po prostu nabój. W takim razie, w każdym razie, no, ta część pocisku, może nabój, w którym mamy pro strzelniczy w dzisiejszych jakby broniach, to możemy zrobić coś podobnego tutaj, właśnie za pomocą takiego paper cartridge, to mamy na przykład małą kamienną kulę do muszkietu z właśnie takim papierowym nabojem i go wkraftujemy w taki sposób, jak możecie zobaczyć, to na przykład gunpowder tutaj już jest załadowany. To ciekawe, czy tutaj to zwykły wtedy gunpowder jest potrzebny? To ciekawe, no dobra. W każdym razie weźmy sobie takich, no 8, nawet wystarczy chyba, bo jeżeli przejdziemy na survival, możemy sobie normalnie strzelać. No i tam, żeby załadować, to musimy w craftingu to załadować. To chyba nie będzie miało za dużo wytrzymałości. Patrzcie, to ma naprawdę mało wytrzymałości. Ma tylko 12 pocisków może wystrzelić. To może wystrzelimy te 12 pocisków, ponieważ jest szansa na to, że nie wystrzeli nam pocisku, kiedy będzie miał zmniejszoną durability, ale kiedy będzie miał naprawdę małą durability, to jest nawet szansa, że wybuchnie nam w ręce. I jestem bardzo ciekawy, chciałbym zobaczyć, czy wybuchnie mi w ręce. Chciałbym spróbować zrobić tak, żeby mi wybuchło w ręce. Tego potrzebam sobie w tamten domek i zobaczymy, czy jeszcze z tych 3 pocisków będzie jakieś wybuch w w ręce, to się zastanawiam bardzo. Czekajcie, spróbujmy strzelać w villagera, żeby zobaczyć, czy działa nam ta broń, czy strzela pociskami, czy nie. Dobra, jeszcze strzela póki co. Dobra, spróbujmy jeszcze raz strzelić. Dobra, to strzeliło. Nie wybuchło mi niestety, ale zobaczyliście przynajmniej, że CND mamy tylko 2 z 5 już kratek, więc no ten pistolet jest naprawdę słaby, ale tam lepsze pistolety oczywiście prawdopodobnie mają lepszą durability, te, które mają lepsze zamki, więc wróćmy na tryb kreatywny, fajnie, zrobiłem screena, very nice. I weźmy sobie właśnie, spróbujmy jeszcze sobie strzelić z tego kaliweru, zobaczymy ile on strzela. On strzela pojedynczy też, ale szkoda, że niestety broni nie mają własnych dźwięków, tylko mają bronie, tylko mają dźwięki z Minecrafta normalne, jakieś dźwięki eksplozji, dźwięki burzy niektóre nawet mają, ale no to nie jest akurat duży problem. Dobra, musketun. Jak ty strzelasz? Musketun też zadaje co najmniej 10 obrażeń, co jest ciekawe. I co tutaj jeszcze jest? Aha, no to byłoby wszystko. A czy kaliwer zadaje co najmniej 10 obrażeń? Chodźmy do jakiegoś zwierzęcia, raczej do krowy konkretnie. Bo to krowy mają 10 HP. Owca ma na przykład 8 HP chyba. Owce zabijam na hita, ale czy krowę zabije na hita z tego kaliweru? Trzebuję krowę! A to szybciej byłoby już, nawet temu gdyby wpisał kał. No nie, jak będzie się bovine, o tak będzie się nazywała krowa, bo mam przecież pirate speak, a akurat zapamiętałem, bo sprawdzałem nazwę krowy, jak będzie się nazywała, krowa się nazywa bovine i spróbujemy zastrzelić krowę. No kurde, weźmy sobie normalnie pistolet i spróbujemy zastrzelić krowę, bo ja nie wiem, czy te wszystkie bronie tak dużo zadają obrażeń? Może ten Deringer chociaż będzie zadawał mało obrażeń, wystarczy. Okej, dobra, one wszystkie zadają ponad 10 obrażeń, więc naprawdę są mocne. No może przejdźmy sobie do kolejnego tieru, znaczy w sumie nie wiem, czy kolejnego tieru, czy nie będę przechodził od razu do ostatniego tieru, bo to pewnie są najmocniejsze i najlepsze bronie. I te bronie na przykład już będą działały w deszczu, będą działały też nawet pod wodą, chyba. To mamy... O, mamy dwururkę normalnie strzelbę, mamy blunderbussa z 2 lufami, to jest ciekawe, to nie mamy takiej matchlockowej broni, mamy tylko caplockową i flintlockową,
ale nie mamy... O, tu jest jakieś coś. Duck Foot the Ringer, okej? Okay. To jest ciekawe. Hand Mortar, co to jest? To jest jakiś, jakiś zamek, to jest kołowy? Jakiś kołowrotkowy czy coś takiego? Ale to jest ręczny moździerz, co to jest takiego? Z czego to strzela? Co jest? Wow, okej, okay, to jest naprawdę jakiś dosłownie moździerz, który rozpościera się na kilkanaście pocisków. Spróbujmy to wystrzelić nad wioską. Chyba golem otrzymał obrażenia. Ciekawe, jak strzelimy tutaj, to świnie dostały obrażenia. Ciekawe bardzo. Jak strzelimy tam, to może... Nie, to nikt niestety nie dostał obrażeń. Ale jeżeli zespiemy tutaj dużo krów i wystrzelimy to w powietrze... Czekajcie, to było to, tak? Tak, strzemy. Uwaga. Ho, widzieliście co... Wow, co się stało? One wszystkie umarły tutaj. Tak potężnie, wow, okej, okay, chyba to ciekawe. Duck Food Dringer, to z czym niby strzela? Co? Czym to strzela? Trzema pociskami strzela, ciekawe. Po prostu. Po prostu trzema pociskami strzelająca brońka. Okej, okay. Nawet nie najgorsze. Spróbujmy sobie tego podwójnorurkowego Blunderbussa, bo to jest chyba najlepsza broń, jaką tutaj znajdziemy w grze. Ile on pociskami strzela? Ile ma? To trzeba 10 tylko. Ale chyba chodzi o to, że ma aż 2 sloty na brońkę. Chyba nadal jednak strzela pojedynczą lufą. Więc spróbujmy. A raczej tak. Spróbujmy zastrzelić golema z tego. Dobra, jeden. Uuu, ale oberwał. On będzie na 3 hity, bez kitu. Trzeci hit go zabije. Uuu, ale ta broń jest na pewno mocna. Zastanawiam się, czy weźmy sobie Salmon Iron Golem. I weźmy sobie jeszcze matchlockowego Blunderbussa i zobaczymy, czy zada mu tyle samo obrażeń. No, patrzcie, mniej mu obrażeń zadaje, bo... Czekajcie, 3, 4 już hity, czyli 5 hitów dostał, a z tej broni tylko 3 z tego Blunderbussa, więc rzeczywiście się różnią te bronie również obrażeniami. Ale ja tam czytałem, że one się głównie będą różniły tym, że dużo lepiej będą działały, no bo te bronie ogólnie słabo działają. Często się zacinają i tak dalej, czy coś tam, a te bronie mają dobrze działać, im lepsze bronie, tym mają lepiej działać. No ale one oczywiście są coraz trudniejsze do zrobienia, no i też przede wszystkim, to jeszcze tu już diamentów potrzeba i w ogóle... i przede wszystkim późniejsze bronie będą potrzebowały specjalne schematy, które będą do znalezienia tylko w skrzynkach, w jakichś strukturach generujących się na świecie. Widzowie, tak zastanawiam się. Przygotowuję się do tego, żeby przedstawić wam, jak działa artyleria, ponieważ mamy tutaj na przykład średnie działo i mamy również miejsce na rakiety. Jest tu rakieta w tej grze. W tym modzie raczej powinienem powiedzieć. Ale zobaczcie, mamy tutaj średnie działo jakby morskie, takie, które mamy normalnie na statkach. I ona potrzebuje dużej lufy, średniego jakiegoś tutaj drewnianego, no to jest jakiś korpus tego działa, tak, czy coś takiego, i dwóch malutkich kółek. Tylko że na przykład mamy coś takiego jak duże koła też, albo na przykład średnie koła, albo małe koła. I malutkie koła tylko używamy, a tych kół małego, średniego, ani dużego nie mamy z nich żadnych craftingów. I się zastanawiam, czy one po prostu są tutaj, bo w sumie nie wiem po co. Czy raczej crafting zostanie jakiś dodany, czy będą jakieś różne rodzaje też działu, bo póki co mamy tylko jedno działo niestety. No ale to nic, i tak możemy spróbować sobie, jak ono działa, bo działa całkiem dobrze. Chodźmy sobie na tutaj na tę górkę i postawmy sobie tutaj to rakietowe stanowisko i weźmy sobie rakietę, bo mamy też tylko jeden rodzaj rakiety i mam nadzieję, że będzie w przyszłości też więcej rakiet. Możemy sobie stawić tutaj rakietę i odpalić ją w taki sposób i zobaczcie, jak ona fajnie leci. Leci sobie w losowym kierunku, a potem spada na ziemię i robi eksplozję. I ta eksplozja nawet nie jest aż taka super mała, jest w takiej średniej wielkości, więc spróbujmy wystrzelić sobie dużą ilość takich rakiet i zobaczymy, czy uda się zniszczyć tę wioskę. Niestety muszę odczekać chwilkę. No nie, jednak chyba nie, okej. Okay. Okej, dobra, troszkę bym sobie postrzelał, ale kurde, zniszczeń nie widzę, muszę wam przyznać. Tutaj są jednak jakieś dziurki, bo widać je, ale żaden dom nie trafiłem? Kurde, ale słabo. Nie podoba mi się to, że w żaden dom nie trafiłem. Myślę, że chociaż w jeden dom trafię,
Nie udało mi się w żaden dom trafić. To nic. I tak rozwalimy te domy, także w inny sposób. Zobacz, tutaj drzewo zostało wysadzone na przykład, chyba nawet dwa razy, tak mi się wydaje. Nie, no bez kity, nie trafiłem w żaden dom. Ale słabo. Myślę, że no chociaż w jeden dom trafię. Nie trafiłem w żaden. Ej, słabiutko strasznie. Tutaj mamy kolejne uderzenie, tutaj przede wszystkim jest ich dosyć dużo. Ale możemy dom zniszczyć w takim razie za pomocą działa. Działo wygląda w taki sposób, no tak jak mówię, póki co jest chyba jeden dostępny tylko w grze, a mam nadzieję, że będzie w przyszłości dostępnych więcej. Więc w jaki sposób załadujemy działo? Ponieważ załadowanie działa jest troszeczkę bardziej skomplikowane. Mamy cztery rodzaje tutaj broni do działa. Jakąś zwykłą, średnią, żelazną kulę armatnią. Średnią, żelazną jakiś tutaj pocisk wybuchowy. Średni, żelazny taki pocisk... odłamkowy, taki rozprzestrzeniający się, coś takiego. I tutaj mamy jakiś średni, żelazny kanister. I on chyba będzie działał tak jak ta moździerz. Chyba w ogóle do moździerza wkładamy te kanistry. Czyli żeby nie wystrzeliwało się i potem rozwalało na kilkanaście małych odłamków, więc... przede wszystkim potrzebujemy mieć najpierw powder charge, czyli coś takiego, jakby taki ładunek w postaci prochu. Musimy najpierw to włożyć do działa. Potem musimy użyć ramroda, żeby wepchnąć to do końca działa. Potem musimy wziąć amunicję naszego wyboru. Potem musimy tę amunicję wepchnąć. I możemy odpalić za pomocą long matcha. Tylko że chyba ta zwykła kula... Popatrzcie, co tu się stało? Ta kula tak wysadziła? To jest ta kula? A to ciekawe, to nie wiem, czy to tak zadziała. Ale możemy spróbować to zrobić jeszcze raz. Chyba mi się udało wsadzić. I zobaczę, czy stanie się dokładnie to samo. No, zatrzymałem się na tym, a to akurat ciekawe. No dobra, ale no to tak strzela nasza kula armatnia. Spróbujemy sobie strzelić w golema, bo czemuż by nie. Golema to trzeba by nie tutaj jakoś uwięzić w takim razie, jeżeli będę chciał to zrobić. Kurde, ważne, żeby... Dobra, może być chyba coś takiego, nie? Bo golem chyba powinien się tutaj zmieścić. Dobra, użyjmy komendy, którą wcześniej użyliśmy. Dobra, i golem jest akurat idealnie na środku. Odpalamy, wpychamy, wkładamy to, wpychamy i odpalamy. Okej, zadał mu jakąś tam ilość obrażeń. Słyszę, że to zadaje więcej niż 50 obrażeń, czy nie? Bo jeżeli zadaje więcej niż 50 obrażeń, to fajnie. Nie, ale ile mu zostało? Dobra, raz, dwa, trzy, cztery... Okej, to był błąd, zostało mu jeszcze 36 HP. Więc zabraliśmy mu 100 minus 36 HP, to jest 70 minus 6, czyli 64 HP. Czy jedna taka kula powinna zdawać 32 HP? Okej, to znaczy, że nie powinna zabić Endermana, więc zróbmy Summon Enderman. O, i ty zostań tutaj, kolego. Przepraszam bardzo. A, on zabrał sobie bloczek, kurde. Czego on nie może zabierać? Obsydiany chyba nie może, nie? Czekajcie, wypchnijmy to do środka. Wypchnijmy, dobra, to jest naładowane. Zróbmy sobie teraz Endermana. I, uwaga, aj, Endermana ja w taki sposób nie zadam mu obrażeń, bo on przecież jest odporny na pociski. Ajej, zapomniałem o tym. Dobra, no trudno, załóżmy, że to zadaje 32 obrażenia, ale teraz spróbujemy rozsadzić ten dom na kawałki za pomocą naszej wybuchowej kuli armatniej, więc to myk do środka, to myk do środka i myk i zabiłem villagera. I rozsadziłem ten domek na kawałki przy okazji. I może uda mi się nawet kolejny domek rozsadzić na kawałki. Nie, nie uda się, przejdzie prawdopodobnie za, ale spróbujemy i tak wystrzelić. Myk, myk, myk. I wystrzeliłem. I powinno gdzieś tutaj trafić? Czy coś takiego? A może w wodę wlecieć? O, dopiero za mną wybuchło. Czy co to tak wolno poleciało? Nie, to tu nie wybuchło, nie? Na pewno to tutaj chyba nie wybuchło. Na pewno chyba. Tak, dokładnie to powiedziałem. Dobra, teraz postaram się, że troszeczkę bardziej pośledzić to, gdzie to leci. Poleciało. O, walnęło w domek tym razem. O, i rozsadziło go też na kawałki. Więc super. No to tak ogólnie prezentuje się też to działo. Możemy jeszcze spróbować tych dwóch pozostałych amunicji, bo te jeszcze nie próbowałem sobie ani razu, więc weźmy myk. Dobra, to już jest załadowane. Myk, myk, myk i wystrzeliliśmy i... Okej, czyli to po prostu strzela... Trochę tak jak Blunderbuss strzela w takim razie. Czyli jakby takim... zestawem.
kilku czy kilkunastu broniek. No i ostatni będzie ten kanister shot. I tu się właśnie zastanawiam, czy nie powinienem na przykład strzelić tego gdzieś stąd. Szkoda, że nie mogę tak strzelić, no ale jeżeli mam strzelić nad wioskę, to możemy ewentualnie tutaj gdzieś podejść i na przykład stąd wystrzelić. O, dobra, myk, 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 myk i strzelamy. Okej, okay, może coś źle przeczytałem? Poczekajcie, nie, no weźmy sobie tę amunicję. Amunicja rodzaje. Tak, no to jest dokładnie coś takiego. Powinno to tak zadziałać, poczekajcie. Weźmy sobie może. Weźmy sobie small powder charge, bo im mniejszy jest ten. Znaczy im większy jest ten rozmiar tego ładunku, tym dalej leci to, co załadujemy do środka. Oj, to poleciało, o, no i teraz wybuchło, patrzcie, i porozpadało się na kawałki. No więc naprawdę fajna ogólnie modyfikacja do jakichś takich celów obronnych, do bronienia się przed mobami i tak dalej. Myślę, że naprawdę jest spoko, myślę, że te bronie naprawdę są spoko, więc ogólnie zachęcam was do pobrania tej modyfikacji. No to chyba byłoby wszystko, co mam wam do przedstawienia. No nie będę wam przedstawiał całego jakby sposobu robienia wszystkich tych rzeczy tutaj, bo nie jest to aż takie proste, jest to trochę skomplikowane, ale raczej nie wymaga raczej żadnych skomplikowanych materiałów. Tutaj mamy też na przykład kamienne kule, żelazne, ale są też ołowiane na przykład kule. Modyfikacja dodaje swój ołów. I czy ten ołów jest jako jakaś taka ruda na przykład? Weźmy sobie sprawdźmy, o, możecie sobie popatrzeć na wszystkie te nazwy, które tutaj przelatują pirackie. I możecie sobie spauzować i popatrzeć, jak każda nazwa wygląda, jeżeli jesteście tacy bardzo zainteresowani tym. Bo ja jakoś szczerze mówiąc nie jestem, bo no bo oczywiście jeżeli język zmieniamy, to nie wpływa on na rzeczy z modów, chyba że tam jest kilka modyfikacji, które wspierają inne języki, ale to też są tylko niektóre języki i to na pewno nigdy nie będzie Pirate Speak. Ale czy nie mamy tutaj jakichś innych specjalnych broni? Bo jeszcze te chcę tylko przejrzeć sobie, bo tutaj niektóre są poukrywane w środku. Mamy Knock Gun, który jest tylko przy flintlocku i to strzela naprawdę dużymi kulami i ma powera dosyć mocnego, można by powiedzieć. I spróbujmy, wypróbujmy to na golemie, jak dużo to zadaje. Co zabiło go na hita? Okej, dobra. Zastanawiam się, jaka jest amunicja do tego, bo to pewnie po prostu wolno strzela, a amunicja ma jakąś potężną, nie? Czy coś takiego. No, no cóż, no w każdym razie ja póki co wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Na pewno mi się podobała modyfikacja, mam nadzieję, że wam też się podobała. No i widzimy się jutro o 18 na Kuboid Opoście, a póki co się z wami żegnam, trzymajcie się, no i cześć.